Muzeum kojarzy się z czymś starym, konserwatywnym, gdzie jest wiele różnych reguł, których nie można łamać. Muzeum Narodowe w Warszawie to jest mój drugi dom. TikTok to jest jedna z wielu aplikacji, która powstała do tego, żeby... Ja w ogóle nie wiedziałam, czym jest TikTok. Nie wiedziałam, że TikTok istnieje. Pracownicy merytoryczni, mam tutaj na myśli kuratorów, kustoszy, którzy opiekują się naszymi zbiorami, nie byli na początku przekonani co do tego, czy to jest właściwa droga promocji naszych zbiorów. Sztuka wysoka na TikToku to nie może zadziałać. A czemu nie? Pierwszą trudnością, jaką musiałyśmy przejść, to przekonanie mnie samej. Dlatego, że pracujemy w duecie razem z Beatą Górską-Szkop. I na początku nie byłam do końca przekonana, czy TikTok to jest na pewno dobra droga dla promocji naszych zbiorów, naszej działalności, czy też programów edukacyjnych. Oczywiście wiele osób z początku krytykowało poziom materiałów zamieszczanych na TikToku, no ale to w ostateczności od twórców zależy, jaki będzie poziom aplikacji, a nie od samego narzędzia. Nazywam się Paweł Bień, jestem adiunktem w dziale edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Kiedy w jednym zdaniu usłyszałem obok siebie słowa muzeum i TikTok, pomyślałem, że to fantastycznie, bo to jest bardzo ciekawa przestrzeń, która czeka na zagospodarowanie i możemy dotrzeć do zupełnie innej publiczności. A na początku miałyśmy nagrywać tylko i wyłącznie z edukatorami, czyli osobami, które prowadzą zajęcia edukacyjne w muzeum. A potem z czasem, kiedy pracownicy merytoryczni, badawcy, opiekunowie galerii, kuratorzy, kustosze zobaczyli, z jak ciepłym przyjęciem spotykają się nasze treści i jak duże zasięgi mają, sami zaczęli proponować tematy kolejnych nagrań. Z naszych mediów społecznościowych można dowiedzieć się historii o dziełach sztuki, które są prezentowane w galeriach, ale także tych, które są niewidoczne dla widzów, ukryte w magazynach, takich jak ten. Dało nam to możliwość dotarcia do grup, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Magdalena Pinker, kuratorka zbiorów sztuki orientalnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ile osób widziało ten obiekt w tym roku? Z tobą czy bez ciebie? Bez. 9? Ale też komentarze, które się pojawiają na TikToku, jakby mówią też same za siebie i wydaje mi się, że nieraz przyciągnęły nową publiczność do muzeum. Dlatego, że dla muzeum współczesnego to jest naprawdę bardzo ważne, żeby nawiązywać więź z naszymi odbiorcami. Muzeum nie zawsze jest śmiertelnie poważne. Jedyna krytyka, jaka tak naprawdę na początku na nas spadła, to był zarzut, że TikTok jest infantylną aplikacją tylko i wyłącznie dla dzieci. Jednak osoby, które ten zarzut wyrażały i które o tym otwarcie mówiły, natychmiast spotykały się z reakcją dużej liczby naszych fanów, którzy swoimi komentarzami udowadniali, że tak nie jest i TikTok jest dla każdego.